Kobiaszu, to wyście nie przygotowali ustawy o obronie cywilnej. Ja tydzień przed wojną byłem w Kijowie i wtedy, dwa lata temu, zrobiłem sam przegląd wszystkich miejsc schronienia, mimo że nie było podstaw prawnych do tego. I wiemy, że warszawiacy mają się gdzie schronić. Zarządziliśmy również przygotowanie specjalnych magazynów, żeby kupować generatory, bo trzeba być na każdą ewentualność gotowym. Nie jest tak, że Warszawa nie ma żadnych planów ewakuacyjnych czy planów zarządzania kryzysowego, bo tak się składa, panie prezydencie, że je panu akceptowałem jako wojewoda mazowiecki i po kilku próbach udało się panu złożyć kompetentny dokument. Jeżeli chodzi o liczbę schronów, jest ich za mało i trzeba je budować. I to, co pan powiedział, przegląd schronów był na wniosek ministra Kamińskiego, przeprowadzony w całej Polsce. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że pan Rafał Trzaskowski osobiście i w pojedynkę sprawdził wszystkie schronienia dla warszawiaków. Tylko coś się tutaj chyba mu omsknęło w tej opowieści, ponieważ kiedy pan prezydent Warszawy twierdzi, że na tydzień przed wojną był w Kijowie, to ja pragnę mu przypomnieć, że takie autorytety jak Tusk Donald, jak Komorowski Bronisław, jak Kwaśniewski Aleksander twierdziły na tydzień przed wybuchem wojny na Ukrainie, że tej wojny nie będzie. A pan z tak przenikliwym umysłem, to pana puścili, żeby pan schrony sprawdzał? Przecież pan powinien być prezydentem. To jest oczywiste. I nie tylko Warszawy, każdego polskiego miasta, miasteczka, każdej wsi nawet. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja powiem ci, że poczułam pewną ulgę, gdy zobaczyłam pana Trzaskowskiego na tej debacie, gdyż nie był z kartonu. Znaczy tak trochę, może wygląda kartonowo, ale do tej pory na żadną debatę się jeszcze wygląda nie stawił. Jak z żurnala. Ach, też, oczywiście, no przecież jak to... No ty jako kobieta to musisz czuć przecież, prawda? Ja trochę mniej, ale nawet do mnie to przemawia. Taki... Znaczy, do mnie nie przemawia, odkąd pan Trzaskowski powiedział, że jest o sobie sam, że był dupiarzem. To tacy ludzie do mnie jakoś nie przemawiają za bardzo. No to kiedyś był, jak był mały, no tam w przedszkolu może. No nie, na studiach chyba to było, też. Że jakoś tak, no, tak jakoś mówił, tak jakoś opowiadał. Natomiast jedna ulga polegała na tym, że nie był kartonowy i jednak się w końcu objawił. Druga ulga polegała na tym, że nie przyniósł ze sobą taśmy klejącej, ponieważ on w kampanii lubi szaleć z taśmami. No. I też się ucieszyłam, bo mógłby się tą taśmą niechcący przykleić kartonem, do tej mównicy. A, no jakby karton przyniósł taśmę, to by była sensacja, ale to by się źle skończyło. To by się katastrofalnie skończyło zupełnie. No i wreszcie poczułam się bezpieczna. Taka bezpieczna się poczułam, jak pan Trzaskowski powiedział, że on sam osobiście zrobił przegląd bez podstawy prawnej. To pan Bogdan znajdzie chyba jakąś, prawda? Już jest przyzwyczajony. Szukać. No. Znaczy oni szukają podstaw prawnych oczywiście do wszelkich swoich działań, więc myślę, że jak pan Trzaskowski telefon wykona, panie ministrze, podstawa prawna mi jest potrzebna, bo przyznałem, że coś zrobiłem bez podstawy prawnej, no to mu znajdą, jakoś mu znajdą. No ktoś mu pomoże na pewno. Mm-hmm. Ja próbowałem sobie to wyobrazić. Znaczy naprawdę, no wielki podziw, wielkie współczucie moje dla pana Trzaskowskiego, że został rzucony przez swoją partię matkę na odcinek sprawdzania schronów, bo to wydawało mi się, że są po pierwsze ludzie bardziej kompetentni. Po drugie, wolałbym, żeby prezydent Warszawy w tym czasie, no nie wiem, może siedział w ratuszu i decydował o jakichś pieniądzach na schrony, coś może pobudował, ewentualnie no, szkolił kogoś, oczywiście też nie osobiście. Natomiast jak on musi sam chodzić, teraz nie wiadomo, czy jeździł tramwajem, czy ten tramwaj w ogóle jeździł, bo jak pan Trzaskowski udziela wywiadów, to tramwaje stają, więc musiał jechać zupełnie inkognito. A teraz weź nie rozpoznaj Trzaskowskiego, jak to jest jedyny człowiek, który w tramwaju czyta książkę. Rozumiesz, wszyscy w tych smartfonach, a on po prostu czyta taką księgę, czy taką. Może jechał metrem, bo to są też miejsca schronienia pod ziemią, czyli... To może on po prostu się przejechał metrem. I może to wtedy, jak mu zrobili to zdjęcie z książką, to może on wtedy ten przegląd na przykład robił przy okazji czyli książka dla ściemy, żeby wróg się nie zorientował, że on teraz jeździ i sprawdza schrony, a on tutaj czytał na przykład, to mógł sobie wziąć tak, żeby mrugnąć okiem do Polaków, do warszawiaków, taką książkę na przykład Schrony w Warszawie. Że on tutaj siedzi, czyta, tak naprawdę jeździ, obserwuje. Nie wiem, jak to mogło wyglądać, taka inspekcja, że pan Rafał właśnie wchodzi. Czy jest z tą taśmą, tak? Czy na przykład, no, czy jest bez taśmy, czy będzie tam coś z palet urządzał, z desek, bo też widać, no to jest człowiek, który bardzo lubi majsterkować właśnie też, no, dla opinii publicznej potem to wszystko pokazuje. Jak ale to, to jego jak ludzie. To mogło...
Oni chodzą za nimi, mu zdjęcia tak złośliwie robią, a potem mu wrzucają społecznościówki. Zdjęcia, tak? No właśnie szkoda, że nie zrobił, bo to ciekawe, że on wszędzie, gdzie się pojawia, tam robi zdjęcia. Znaczy jemu robią, bo to oczywiście nie on sobie, tylko ci złośliwcy, prawda, co za nim chodzą i potem wrzucają ciągle w każdej kampanii, że co i rusz, to inną książkę czyta w tych kampaniach i potem jakieś złośliwe komentarze i to wszystko przez jego ludzi, którzy te zdjęcia mu robią, a potem mu tam wstawiają w te społecznościówki tak złośliwie. Ale ty się domagasz, żeby pan Trzaskowski siedział w ratuszu. To jest ostatnie miejsce, w którym on lubi siedzieć. On, ale wiesz, to dla niego by było fajne miejsce schronienia. Nie, daj spokój. On jeździ przecież, on musi po Polsce, on musi do Dubaju, na jakiś szczyt, na jakiś tam... On nie ma czasu siedzieć w ratuszu. No, to jest po prostu takie upupienie jego, gdyby miał siedzieć w ratuszu. No, on ma tyle rzeczy na głowie, wiesz, całą Polskę. No przecież Donald Tusk powiedział, że on jest prezydentem kraju. To cała Polska na niego czeka, a ty w ratuszu i w ratuszu i w ratuszu. Szkoda, że nie podał ty mapy tych miejsc schronienia tak naprawdę. Bo ludzie wiedzieli, jakby, nie? Nie daj Boże, tfu tfu, spluwam 300 tysięcy razy. Jakby coś się, nie daj Boże, zaczęło dziać, no to wiesz, to, że pan Rafał się schowa, to oczywiście fajnie, no bo to jeśli tak wybitny Polak przetrwa, to wszystko to byłoby dobrze, tylko pytanie, czy tam ktoś jeszcze wejdzie, no poza jego rodziną, poza ludźmi z ratusza, poza panią Diduszko, bo rozumiem, że mąż pani Diduszko to on pierwszy do walki, no bo przecież pamiętasz, jak on się fajnie po betonie rzucał. Tak, to tak, jest taka tak, bardzo tak. mocna ekipa w ratuszu. Mnie się wydaje, że dopóki oni będą w ratuszu, to nie trzeba na będzie schronów po prostu. Sam Diduszko powinien zatrzymać front. Znaczy ja nie czuję, znaczy jeśli pani Diduszko ma dbać o moje bezpieczeństwo, to nie bardzo mnie to uspokaja. To rzeczywiście. Ona nie potrafiła zadbać o bezpieczeństwo męża, no, która kobieta pozwoli, żeby mąż się rzucał po, wiesz, ale po chodniku. Potem się podniósł i tak potem już był, bo najpierw udawał, że nie żyje, a potem już był całkiem żywy, otrzepał się. Jak już tylko, znaczy jak już tylko myślał, że już go nikt nie filmuje, to wtedy się podniósł. Bo się uderzył w głowę i zmądrzał wtedy. Myślisz? Tak, tak, jestem przekonany. Nie czytałem analiz, ale sądzę, że tak, to lekarze będą jednak kiedyś w przyszłości interpretować. Po prostu był taki troszkę szurnięty, uderzył się w głowę, wstał i mówi, co ja robię, gdzie w ogóle, z kim jest, gdzie jest moja żona, to jest moja żona. No, pomaga czasem takie uderzenie, natomiast my jeszcze wróćmy na chwilkę do tej debaty, która odbyła się w TVP Info, gdyby państwo nie zauważyli. Pan Rafał nie przysłał tym razem kartonów, zwróciłaś na to uwagę, no bo właśnie TVP Info, no pamiętasz ten niedawny Neo, wywiad? Neo nawet powiedziałabym, tak. No, no tak, to wiesz, generalnie już zrobili swoją nazwę, niestety, co chcieli. Natomiast pamiętasz ten wywiad taki, którego udzielał pan Rafał niedawno tam. Jesteśmy wdzięczni, pamiętam. My warszawiacy jesteśmy wdzięczni, my to doceniamy, my to, co tam się musiało po programie dziać, no to my tego dzieciom na pewno nie będziemy pokazywać, ale pokażemy jeszcze kawałeczek tejże debaty. W piekielnie trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się miasto, wojna, zabraliście 11 miliardów, oddaliśmy za mojej kadencji 12 tysięcy mieszkań, w tym pustostany. Oczywiście dobrze by było więcej mieszkań oddać. 3 tysiące notabene są w budowie, zarówno mieszkań komunalnych, jak i mieszkań na tani wynajem. Panie prezydencie, za pańskiej kadencji olbrzymia liczba osób, które zajmowały się inwestycjami miejskimi, wydawaniem pozwoleń budowlanych, zatwierdzaniem planów, wydawaniem warunków zabudowy, została zatrzymana, aresztowana, stanął, bardzo zwolnił proces wydawania tych pozwoleń. Było to konsekwencją również afer korupcyjnych w ratuszu. Nie odbudowaliście sprawności miasta, nie odbudowaliście sprawności inwestycyjnej. Idzie wam to potwornie, fatalnie, bo była gigantyczna korupcja i nie znalazł pan ludzi efektywnych i uczciwych do tej pracy. No troszkę się teraz przeraziłam, bo poprzednio się uspokoiłam, że pan Rafał kontrolował, a teraz się przeraziłam, bo powiedział, że wojna w mieście, miasto wojna i tak, nie wiem, czy jakąś wojnę przegapiłam tu, w naszym mieście, poza tym, że nie prowadził pan Trzaskowski wojny z na przykład mafiami reprywatyzacyjnymi, które miał prowadzić. Z mafiami? Nie, no gdzie tam z mafiami, to miał tak prowadzić wojnę, że miał zrobić audyt natychmiast po tym, jak zostanie następcą. Miał, i na miał się skończyło. Gronkiewicz-Waltz miał, tak, zamiałczał, a być może pani Gronkiewicz-Waltz. I tego audytu nie było, natomiast wojna z kierowcami to jest. Nie wiem, czy to o to chodziło, natomiast wojna z kierowcami, to każdy kierowca warszawski powie, że pan Trzaskowski zawziął się i koniec. No. Bo on chce jeździć tramwajem, oczywiście jeździ też samochodem, to jest oczywiste. Nie wiem, jak te liczby interpretować. 12 tysięcy mieszkań oddano, tak mówi pan Trzaskowski, to chyba liczy już całą deweloperkę przy okazji. Tymczasem tematem akurat tym
tego pytania było to, ile zbudowano za kadencji pana Trzaskowskiego tanich mieszkań na wynajem, i te TBS-y, i te wszystkie mieszkań komunalnych. No i ja to sprawdziłem oczywiście. Ja wiem, że sprawdzanie prawdomówności pana Trzaskowskiego to jest... To jest szukanie igły w stogu siana, można powiedzieć. No i oczywiście tej igły nie znalazłem niestety, ponieważ pan Rafał obiecywał 1500 mieszkań rocznie, tych właśnie tanich mieszkań. Udało się wybudować w ciągu 5 lat 1300. To oznacza, że jego obietnice wyborcze zostały zrealizowane akurat na ten temat, bo na inne, na niektóre to w ogóle nie zostały. Na przykład rozbudowa, znaczy, przepraszam, odbudowa stadionu Skry. 15%. Tyle zrealizował. To jest oczywiście bardzo dużo, jak na Platformę Obywatelską. To jest dużo więcej niż w tej chwili udało się przez 3 miesiące, no ale też pan Rafał przez 5 lat to 15%. To też może nam dawać troszkę do myślenia, ile z tych konkretów pana Donalda Tuska, jego ekscelencji Słońce Peru, pan wie, panie Donaldu, pan wie, panie Donaldu, co ja myślę, jak bardzo pana szanuję, więc wydaje mi się, że to nam daje też odpowiedź, po ilu latach uzyskamy 15% z tych 100 konkretów. No po 5 właśnie. Tyle, że... Kadencja trwa 4. Że kadencja trwa 4. Sejmu. No i tak, pani, to... nawet pani Leszczyna jest w stanie to oszacować, że coś tutaj się nie zgadza. To nie są dobre perspektywy, ale być może pan Rafał budował tak wolno i nie zrealizował swoich obietnic. Był dlatego... po stronach. Też może, ale dlatego, że hasło mieszkanie prawem, nie towarem stało się modne dopiero w tej kampanii parlamentarnej, bo to hasło ogłosiła Lewica, potem Platforma Obywatelska szybko to hasło im zahachmęciła. Teraz oczywiście już zupełnie inaczej chcą budować i na innych zasadach, i tam Lewica krzyczy o ten swój program i no, za bardzo się pan minister Hetman zgodzić nie chce. No ale ponieważ to hasło stało się popularne dopiero w kampanii parlamentarnej i pan Trzaskowski sobie uświadomił, że może to jest jednak ważne, żeby było czymś się pochwalić, to może wtedy nastąpiło przyspieszenie. Natomiast pan Wippler zapomniał o aferach ze śmieciami, bo wypomniał tutaj te afery dotyczące deweloperki i budowania, zapomniał, że przy okazji śmieci też były afery, tylko pan, który ma zarzuty, siedzi teraz w Parlamencie Europejskim i długo nikt go już do odpowiedzialności prawdopodobnie nie pociągnie. Tak, mówisz o Władysławie Karpińskim, no byłym sekretarzu miasta i to też, przepraszam bardzo, na mocy decyzji między innymi pana Rafała Trzaskowskiego. Z tych takich sukcesów, które ja bym podsunął panu Trzaskowskiemu oczywiście, gdyby no nie był politykiem z kartonu mimo wszystko, druga linia metra, należało powiedzieć, panie Rafale, druga linia metra, owszem spóźniona, ale tylko 2,5 roku. Tylko to ile. No to ludzie by to zrozumieli, przecież wiadomo, że tam trzeba się wkopać pod ziemię, cuda różne. Trzecia linia metra. Nie wiem, czy padło to pytanie w czasie debaty, dlaczego jest nazywana linią deweloperską. Ona rzeczywiście wygląda jak pokręcona. Tak, tak, no, tak. Idzie tak, tam, gdzie tak, są grunty korzystne. Teraz wyobraź sobie, drogie, jeśli prosta się... linia była opóźniona 2,5 roku, to taka pokręcona, no, to 15 pan Rafał Trzaskowski już będzie na politycznej emeryturze wtedy, jak... Budowa ruszy chyba dopiero. Tak, będzie z 15 lat opóźnienia. No, ale dlaczego pan Rafał się na przykład jajem nie pochwalił? Może nie ma czym. Nie chodzi mi o to, że jaja on sobie robił z wyborców, tylko... No, ale to jajo jest na Placu Pięciu Rogów. To jest jednym to... się chwalić. No jedno, ale jakie to jest jajo? Jakie to jest wielkie jajo? Jajo pana Rafała. I no to... ono wydaje dźwięki, i ono jest niebieskie, i jak jajo chcesz... wydaje dźwięki? Tak, z wnętrza tego jaja płyną dźwięki natury, no nie pamiętasz, o co chodziło. Głosuj na Rafała, głosuj na Rafała. Nie, tam są takie ćwierki. Kiedyś, jak tylko to jajo się pojawiło, to tam przyłożyłam ucho, bo teraz to już tyle ludzi przykładało, to już bym niekoniecznie teraz chciała przykładać. No tak. Ale jak było takie świeże, to przyłożyłam i tam takie... Coś tam rzeczywiście... ćwiergotało. No tą fontanną na Placu Pięciu Rogów nie bardzo się pan Rafał może pochwalić, bo ona się szybciutko zepsuła i rozlewała się na boki, a nie do góry. Ale bardzo dobrze, woda jest bardzo cenna. Tak. To by nie było ekologiczne, bo jak płonie, planeta płonie. No i nie będzie czym gasić. No jeszcze właśnie. Parę takich fontan w Warszawie i to po prostu my spłoniemy szybciej, niż pan Rafał zostanie prezydentem. To powinny być fontanny takie rzeczywiście bezwodne. No. Tak. Tak. Bo jak planeta płonie, to trzeba wodę oszczędzać zdecydowanie. Absolutnie. No ale nie wszyscy uczestnicy tej debaty doceniali jakoś rolę taką i strategiczną, i metapolityczną, że tak powiem. Pan Rafał lubi taki język, więc pewnie za to mi kiedyś podziękuję. Bo był na przykład pan Janusz Korwin-Mikke, który no był w zasadzie jak zawsze zabawny inaczej. jak zawsze kandyduje. Jak zawsze kandyduje. Wszystko jedno na co, ale będzie kandydował. Tak. Chociaż po raz pierwszy przyniósł do studia zwierzęta.
niedawno dwie idiotki oblały syrenkę czerwoną farbą, wrzeszcząc: ziemia płonie, jesteśmy ostatnim pokoleniem. Ale to same tego nie wymyśliły. Sfinansował to pan Trzaskowski i to pan Trzaskowski mówił, że ziemia płonie. Nie chcę mieć Korei Północnej jak wykonanie tego człowieka, gdzie tam są tramwaje w Korei Północnej i nie ma samochodów. Ten człowiek to jest komunista, który takiej Warszawy chce. Sugeruje nam jedzenie świerszy. Pan dofinansował tych socjalnych świerszy. Otóż dlaczego bada się świnie, czy jest zdrowa, a nie bada się świersza? Może świersz jest też wykorzystał niezdrowy. Pan już swoją tak, świersz, na odpowiedź pan Janusz Korwin-Mikke. Bardzo dziękujemy. Pan Janusz wykorzystał świersze. Świersze, właśnie, już pan wykorzystał swoje świersze i teraz na przykład pan Wipler czy pan Trzaskowski, no ale wypuścił tego świerszcza i dalej nie wiem, czy to był chory świersz, czy zdrowy świersz. Ja rozumiem oczywiście, do czego pije pan Korwin-Mikke, bo rzeczywiście jest tak, że pan Trzaskowski zawsze chce być forpocztą wszelkich ideologicznych szajb. Przepraszam, że tak mówię, no ale to jest szajba. Fit for 55, Zielony Ład. On po prostu jak tylko na zachodzie, nie wiem, ktoś powie, a może byśmy tak jeździli w miastach tylko na wrotkach, to on będzie pierwszy, który założy te wrotki. Oczywiście się wywalić na tych wrotkach, no ale to już tego nikt nie pokaże. I też będzie to chciał uskuteczniać. Więc tutaj pan Korwin rzeczywiście Mikke trafił bardzo celnie. Ja nie wiem, czy trafił świerszczem. Świerszcz chyba nie trafił, wiesz, świerszcz lata kędy chce, jak to prawie kiedyś pisał poeta, ale zastanawiam się, dlaczego, czy co jest takiego w tym w panu Rafale, że on tak, jak tylko wiatr zawieje, to po prostu musi z tym wiatrem pędzić. I myślę sobie, że tu chyba chodzi o kasę. Chyba chodzi o kasę, no bo przecież, czy on dostałby takie pieniądze z różnych niemieckich fundacji na organizację Kampusu Polska, Ferlin Lager, ja to uczestników serdecznie pozdrawiamy, tego wielkiego święta polityki miłości, młodości, skuteczności, nie wiem czego jeszcze. I piłowania katolików, no to też jest ważne, ważne memento popłynęło. Czy to nie jest kwestia właśnie kasy, że właśnie za takimi szajbami ideologicznymi pojawia się zawsze fura pieniędzy? Zwłaszcza, że pan Rafał Trzaskowski też hojnie dofinansowuje takie różne szajby ideologiczne, to po pierwsze. Po drugie, to wiesz, może być też kwestia mody poza kasą, no bo kasa to jedna, ale przecież pan Rafał lubi być na topie. On śledzi trendy i jak tylko jakieś nowiutki się gdzieś pojawi, nawet ktoś po prostu tylko słówkiem wspomni, to on już to chwyta i natychmiast podpisuje i natychmiast, tak jak było z owymi świerszczami, tymi pomysłami, żeby mięso ograniczać. Pamiętasz, pan Trzaskowski podpisał dokumenty, zanim w ogóle ktokolwiek, te szalone pomysły, zanim ktokolwiek w ogóle zdążył się zorientować, co on robi. No ale po to też musiał pojechać, bo to w Warszawie, w ratuszu, ile można siedzieć. Takie rzeczy to tam się załatwia na tych wszystkich szczytach klimatycznych, na które zlatują się tymi wszystkimi odrzutowcami, zostawiają taki ślad węglowy, że No i niestety ciekawe, ale na bankietach raczej tam świerszczy nikt nie je. Chyba że ktoś tak po cichu sobie, może pan Rafał sobie bierze jakieś takie z Warszawy, warszawskich świerszczy, żeby miejsce przekąsić. Nie wiesz, z jakiej mąki tam im serwują? Może na bankietach takich jest akurat, ja wiem, że z tej mąki chleba nie będzie. I taką mam nadzieję, chociaż brzmi to również groźnie. Bo jeśli z tej mąki chleba nie będzie, to znaczy, że nie będzie chleba i zostaną co? Tylko igrzyska, prawda? To jest ten słynny program gospodarczy i polityczny Platformy Obywatelskiej. No ale troszkę sobie pożartowaliśmy, pan Korwin-Mikke wprowadził w nas taki nastrój nieco bardziej, znaczy jak zawsze, kabaretowy, jak zawsze. Natomiast nasz kolejny delikwent, że tak powiem, nie wprowadzi państwa w dobry nastrój na pewno. Zobaczyliśmy, wbrew temu, co on przez miesiące całe próbował opinii publicznej wmówić, że mimo że jest chory, czego ja absolutnie nie neguję, to jest w stanie w ciągu paru godzin, kiedy jest potrzeba, kiedy on uważa, że jest potrzeba, nie tylko stawić się u siebie w domu, ale tak jak w ostatnich godzinach, i rano, i wieczorem występować, i to długo występować przed kamerami. W związku z czym ewidentnie jest w stanie takim, że może przed naszą komisją też zeznawać. Myślę, że to też będzie kwiecień. No to oczywiście wszystko było panu Ziobrze, chorym na nowotwór przełyku, jak wiemy, złośliwy. Zastanawiam się.
Wyjątkowo parszywa wypowiedź. Ciężko to tak naprawdę ubrać w słowa, bo to... Ale też jeśli, właśnie, kolejna, to raz, bo już wczoraj też pokazywaliśmy, ale teraz, czy jak ktoś tego typu parszywych wypowiedzi udziela w debacie publicznej, tak ogólnie, no, nazwijmy to, to czy to może oznaczać, że sam jest parszywcem? No może. Akurat... Znaczy, to, nie, to może się nie wykluczać, prawda? Znaczy, akurat w przypadku pana, którego oglądaliśmy, pana Bosackiego, to wystarczy sobie pogooglać i przez pudelki przelecieć, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ja ci tej odpowiedzi oczywiście udzielać nie będę, ale nasi widzowie znają pewnie... A mówisz o tej historii, tej wielkiej miłości, tak? Znaczy tej właśnie, nie wiem, o której teraz mówisz, bo wielką miłość to pan Bosacki do żony ogłaszał tak, w czerwcu 2023 roku, że się zakochał jeszcze jej nawet nie widząc, a okazało się, że już wtedy nie bardzo chciał ją oglądać, bo, że tak powiem, inne rzeczy łączyły go z inną panią, rzeczywiście, no i czwórka dzieci i tak dalej, no ale to są, powiedzmy, sprawy rodzinne. Ja oczywiście kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia dla obecnej partnerki pana Bosackiego, bo ja bym nie wytrzymał ani sekundy z takim człowiekiem, no mieć kogoś, kto mówi o tym, że minister Ziobro może zeznawać przed komisją, a słychać, wszyscy to słyszeli, poza Bosackim oczywiście, jak mówi Ziobro, znaczy to jest po prostu człowiek, który walczy, żeby cokolwiek powiedzieć. Mało tego, zrobić mu nalot na chatę, wystraszyć dzieci, wystraszyć teściów, a potem jeszcze mówić tak, jak mogłeś przyjść w obronie swojej rodziny, to chodź tutaj do nas. A wszystko... O, ja panu pokażę tak, panie Bosacki, i na koniec jeszcze mojej wypowiedzi o panu Bosackim, pragnę zacytować pewien końcówkę wiersza Andrzeja Bursy. Jeśli państwo znają ten wiersz, to proszę posłuchać. Ostatniego słowa nie wypowiem. Milszy mi jest pantofelek od ciebie, ty. Ostatnie słowo państwo też sobie wygooglają, ale pan, panie Bosacki, musi koniecznie wygooglać, bo to jest moje memento dla pana. Nie dorzuciłeś jeszcze, że to wszystko wydarzyło się tuż przed świętami, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, co na tych konferencjach widział pan Bosacki, bo ja widziałam bardzo poważnie schorowanego człowieka, który rzeczywiście ledwo mówi, i te konferencje tylko potwierdziły wszystkie te informacje, które znamy od miesięcy, płynące o stanie zdrowia ministra Ziobry. Znaczy, ja rozumiem, że pan Bosacki byłby szczęśliwszy, gdyby pan minister w ogóle nie był w stanie wyjść na przykład ze szpitala, czy gdzieś o własnych siłach dotrzeć, no ale przebył operację, przebywa leczenie, zdaje się, że jest to jakoś chemioterapia, no ale ciągle może chodzić i całe szczęście, natomiast no jest człowiekiem ciężko schorowanym po prostu, i te wszystkie komentarze, które się pojawiają w mediach społecznościowych. Tak, a najlepsze jest to, że nie otrzymał żadnych zarzutów, o nic nie jest oskarżony, tak. Tymczasem cała ta akcja miała przypominać, no co najmniej wejście do domu albo Grodzkiego, albo Gawłowskiego, albo może Nowaka, a nawet kierownika, że tak powiem, nie używając nazwiska, ale wszyscy wiemy, kto jest nazywany kierownikiem w Platformie Obywatelskiej. Chociaż tam też zarzutów nie ma, też nie, przepraszam, pana Grodzkiego, jest immunitet, bo i zarzuty były, i immunitet. No i immunitetu nie zdjęto, bo pan, słyszeliśmy ostatnio, grodzki senator, jak mówił, że on teraz od 15 października to on jest taki szczęśliwy, oddycha pełną piersią. No oczywiście wiemy dlaczego, bo te postępowania zostały pan Grodzki umorzone. To jak oddycha, to pełną kopertą, nie piersią. Też. Znaczy, musimy może teraz już przejść do porządku dziennego nad kopertami, bo nikt mu już krzywdy nie zrobi, no ale o tym, jak to się wszystko odbyło, to już tutaj mówiliśmy w sposób bandycki, bez poinformowania ani pana ministra, ani jego żony, ale jeszcze może w takim razie oddajmy głos panu Wojciechowskiemu w tej sprawie. Jaki kod L4 ma Zbigniew Ziobro? Czy może wychodzić z domu? Może ZUS skontroluje? Przecież prawo jest równe dla wszystkich. Co, jeszcze raz wiersz Bursy, czy... Tak, poproszę jeszcze raz. Tak, milszy jest mi pantofelek od ciebie, ty Bosacki. A tu powiedziałem, bo teraz mówię do Wojciechowskiego. Pan Paweł Wojciechowski, gdy państwo się zastanawiali, kto to jest były, z tego co pamiętam, wiceminister spraw zagranicznych, tak, dobrze mówię, był przez półtora roku za pierwszej kadencji pana Tuska, a teraz od lutego 2024 jego niesamowita niezależność, empatia, wrażliwość, klasa i człowieczeństwo sprawiły, iż został przewodniczącym Rady Nadzorczej, przepraszam, Poczty Polskiej. To ja naprawdę będę się od dzisiaj modlił za wszystkich listonoszy i pracowników Poczty Polskiej, bo jeśli mają takiego przewodniczącego Rady Nadzorczej, to te pogłoski, plotki o tym, że poczta ma być albo zlikwidowana, albo sprzedana za drobną oczywiście opłatą, no, mogą znaleźć potwierdzenie. Jeszcze tylko jedno przybliżenie, kim jeszcze był? Był
głównym ekonomistą ZUS. Czy to nie tłumaczy niektórych zachowań ZUS-owskich urzędników, no wobec ludzi na przykład bardzo mocno chorych, jeśli ktoś taki był głównym ekonomistą? Na pewno nie powiedziałeś jeszcze jednego przymiotnika nie użyłeś, opisując pana Wojciechowskiego. Jeszcze bardzo wielu przymiotników nie użyłem co do pana Wojciechowskiego. Takiego znaczącego. Otóż nie powiedziałeś, że jest apolityczny, ponieważ mówisz, że jest w zarządzie, w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej. No tak. A teraz mieli tam być sami apolityczni fachowcy. Natomiast ktoś, kto był wiceministrem, wiceszefem MSZ w rządzie Donalda Tuska, no za politycznością ma tyle wspólnego, co świerszcz z Januszem Korwin-Mikkem, więc ja nie wiem, coraz słabiej z tą apolitycznością urzędników i menadżerów w spółkach Skarbu Państwa jest, a o tym może jeszcze nam się uda porozmawiać. Tymczasem jeszcze oddamy głos panu Gramatyce. Robię, czy profesor Marek Chmaj to dobry prawnik? No, na pewno posiada dużą wiedzę prawniczą. W 2014 roku wydał opinię dla biura sejmowego Biura Analiz, w której napisał: przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez parlamentarzystę bez uchylenia immunitetu jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie artykułu 105 Konstytucji. Znaczy, mnie jest bliska ta interpretacja, która mówi, że immunitet to raczej chodzi o to, że on jest związany z osobą, A kto jest autorem tej interpretacji? No, taką interpretację przyjęły służby, przeprowadzając czynności. Czyli w mieszkaniach Adam Bodnar polityków uważa inaczej, profesor Marek Chmaj, pisząc dla Sejmu, uważa inaczej, prezes Justicji uważa inaczej, że wymienię samych bliskich wam specjalistów. Ja się wielokrotnie spierałem zarówno z prezesem Justicji, jak z panem profesorem Chmajem, do którego zresztą Adamem czuję Bodnarem sympatię. Też mu pan powie, że nie z ma panem racji. Profesorem Bodnarem nie miałem przyjemności rozmawiać. Oczywiście mam olbrzymi szacunek do wszystkich trzech osób. Krystian Markiewicz jest moim kolegą z piętra, bo na jednej uczelni pracowaliśmy na przez całe lata. Na pana nie inwestowałbym specjalnie w tablety dzieciom, żonie i tak dalej, bo wbiją się panu, wbiją naprawdę. Pan profesor Chmaj był kiedyś wielkim autorytetem tamtej strony Platformy Obywatelskiej, do czasu, aż jego ekspertyzy zaczęły być nie w smak Platformie i akolitom, no bo to przecież ale pan... Cóż, tak, ale cóż rzec, wiesz, o ministrze sprawiedliwości, bo wtedy rzeczywiście Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich mówił dokładnie to samo, co napisał w tej ekspertyzie profesor Chmaj. Teraz już uważa coś dokładnie przeciwnego, będąc ministrem sprawiedliwości. Co oni z tym widzenia co zależy oni zrobili od miejsca temu Bednarowi? To jest niesamowite. Może to jest jakaś podmiana. Zastraszyli go może czymś. Sobowtór. Tamten przynajmniej udawał jakiegoś rzecznika praw prawdzie obywatelskiej, a ten to jest jakiś, nie wiem. Szuka podstaw prawnych, a my wracamy do państwa za kilka chwil. Sienkiewicz, Wrzosek, wolne sądy i wniosek. Jak prokurator walczyła o wolne media? To tytuł artykułu Patryka Słowika w Wirtualnej Polsce. Złożone przez prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów, mające zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych, powstały poza siedzibą prokuratury, ustaliła Wirtualna Polska. Odnaleźliśmy poszlaki wskazujące na to, że dokumenty mogły być przygotowane w kancelarii Clifford Chance, która obecnie obsługuje media publiczne. Czy wnioski polski prokurator powstały w lub z pomocą prywatnej międzynarodowej kancelarii prawniczej? Kancelaria i Ewa Wrzosek, pytane o tę sprawę, milczą. W obszernym artykule czytamy między innymi: placówka pocztowa, z której Ewa Wrzosek nadała wniosek do sądu, znajduje się niecałe 70 metrów od siedziby kancelarii. Według map Google z kancelarii na pocztę lub na odwrót dotrzemy w minutę. Kancelaria Clifford Chance od grudnia 2023 roku obsługuje Telewizję Polską SA w likwidacji, Polskie Radio SA w likwidacji oraz Polską Agencję Prasową SA w likwidacji. Dobry wieczór państwu. Jakby to wszystko streścić w dwóch zdaniach? Wszystko wskazuje na to, poszlaki na to wskazują, trzymajmy się tego słowa na wszelki wypadek, że zupełnie niezależna prokurator podpisała dokumenty, które powstały w zupełnie prywatnej, międzynarodowej kancelarii prawnej. Były to wnioski do sądów, które miały pomóc Platformie Obywatelskiej, zupełnie przypadkiem oczywiście tej partii, bo przecież pani Wrzosek jest zupełnie apolityczna.
Ta międzynarodowa kancelaria obsługuje teraz wszystkie media publiczne w likwidacji, a prokuratura wszczęła wewnętrzne postępowanie w tej sprawie. To jest program Polityka na Deser, Telewizja w Polsce, Dorota Łosiewicz i Krzysztof Fezet. Raz jeszcze dobry wieczór. I co ty na te poszlaki? Ja podziwiam panią Wrzosek. Panią Wrzosek. Tak. Ponieważ mówimy o niej chyba po raz drugi albo trzeci w tym programie, a wcześniej nigdy nie mogłem zdążyć, chcę wyrazić swoje najwyższe uznanie dla jej właśnie apolityczności, niezależności, dlatego że potrafiła, i za to też, że potrafiła poskromić być może jakieś prywatne nawet swoje niechęci do Prawa i Sprawiedliwości, być może prywatne chęci, czy lubienie, czy wręcz no taką zgodę światopoglądową właśnie z panem Tuskiem. Tego w ogóle nie ma. Nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Pisze redaktor Słowik w Wirtualnej Polsce, że to miałoby sugerować jakieś upolitycznienie pani Wrzosek. To chyba nie wie o tym, że pani Wrzosek niczego tak bardzo nie lubi publicznie robić, jak pozywać do sądu i wytaczać procesy. Jak ktoś, podejrzewam, że jakbyś napisała na przykład, no ty to może nie, no ale załóżmy ktoś z PiS-u, Wrzosek przez rzec kropką, to ma dożywocie mniej więcej. Znaczy, to taki będzie postulat, taki będzie wniosek prokuratury. Więc mnie cieszy to, że jeszcze raz dostaliśmy właśnie tak fantastyczny tekst o pani Ewo. Naprawdę podziwiają panią chyba prokuratorzy wszyscy na całym świecie. Ja jestem na przykład również głęboko poruszona tą walką o wolne media, którą pani prokurator Wrzosek toczyła do tego stopnia, że była gotowa podpisać przygotowane przez kogoś wnioski do sądu, nie przez siebie, nie w prokuraturze, tylko w prywatnej jakiejś kancelarii, i to jeszcze międzynarodowej. Tak, a potem to wysłana jeszcze z poczty, jeśli dobrze rozumiem, tak, pana Słowika. Która mieściła się przy tejże kancelarii, tak, 6 ale kilometrów raczej daleko od prokuratury, tak. Tam gdzie była pani Wrzosek. Więc to poświęcenie, a może wzięła, pobiegła, wzięła to w zęby, bo to poleciała. To poświęcenie w walce o wolne media trzeba tutaj docenić. Tam jest cała masa jeszcze innych poszlak. To, że urządzenie, na którym skanowano dokumenty, dokładnie takie urządzenie znajduje się w tejże kancelarii. No, cała masa poszlak, które wskazują może na absolutną niezależność. Może to jest urządzenie pani Wrzosek i kancelaria to po prostu buchnęło. Znaczy to urządzenie kosztuje ponad 20 tysięcy, prokuratury nie stać. Dobrego imienia pani Wrzosek. No bronię ma bardzo ładne cały imię. Czas. Ewa, piękne imię, prawda? Przecież dobre imię. Bronię jak szalona tego dobrego imienia. Ja podziwiam za tą walkę o wolne media. Pani Wrzosek też pracowała jak szalona, bo możemy też z tego tekstu się dowiedzieć, chociaż to nie jest pierwsza publikacja dotycząca tego, że ktoś próbuje pani Wrzosek zarzucić jakieś upolitycznienie, no coś okropnego, ale tam się też pojawia sformułowanie o tym, że ona przygotowała wielostronicowe pismo takie w kilka godzin. Jakie to jest właśnie odpolitycznienie prokuratury, prawda? Po to tylko, żeby nowa władza, no ona nie wiedziała, kto teraz wygrał wybory. Nie wiedziała, o co chodzi. No jest jakiś mail od pana Bartłomieja Sienkiewicza. Czy pani Wrzosek musi wiedzieć, że to jest aktualny minister kultury i że on będzie z buta chciał wchodzić do tych wszystkich regionalnych telewizji? Fantastycznie, że użyłeś czasu przyszłego, dlatego że cała rzecz działa się jeszcze zanim ukonstytuował się rząd 13 grudnia. To wszystko działo się w listopadzie. Więc już wtedy szykowano się do przejęcia, bo przecież wiemy, że grupa Wejście powstała zdecydowanie wcześniej. No i też no, było już wiadomo, jaka kancelaria będzie tutaj wspierała później tę grupę Wejście. Czy to nie świadczy naprawdę bardzo głębokim, najgłębszym chyba z możliwych profesjonalizmie, jeśli znowu zacytuję tekst, zaczęła pracę nad dokumentami, zanim dowiedziała się o sprawie. To tak, świadczy, tak. To, że jest bardzo oddana, bardzo. No, praktycznie nie sypia. Znaczy to, że teraz po tym tekście nie sypia, tak mówiąc poważnie, to akurat to bym zrozumiał, ale dziwne, bo zobacz, to już jest kolejna taka sytuacja. Wtedy, kiedy cudowne ozdrowienie spotkało pana Michała Domarackiego, który no niestety przez publikację prasową i przez złośliwych dziennikarzy nie został komendantem głównym policji, bo wcześniej był przez 8 lat na rencie inwalidzkiej, a potem właśnie to nastał Tusk. To wiadomo, no czarodziejska różka, bach, jesteś zdrowy, idź. I on rzeczywiście szedł, ale dziennikarze powiedzieli, nie, no hola, aż takich jaj to sobie nie róbmy. I wtedy też zarzucano panu Domarackiemu, że on chciał wymusić na pani Wrzosek przekazanie dokumentów związanych ze śledztwem, związanym z kolei z wypadkami autobusu w Warszawie. Były dwa takie wypadki. I zdaje się, że pani Wrzosek chyba znowu też nie wiedziała, co się dzieje. Znaczy, potwornie jest wykorzystywać tak strasznie kobiecą naiwność.
Ja przy okazji pani prokurator i całej tej historii, którą opublikowała Wirtualna Polska, zastanawiam się, czy wróciła do Polski już pani notariusz, która poświadczyła nieprawdę przy okazji sprawy pana też Sienkiewicza. Pamiętasz, prawda? Absolutnie, pamiętasz 107 minut Bartłomieja Sienkiewicza. Wiadomo, że to wszystko nie miało prawa się wydarzyć, nawet nie zachowano pozorów, nie zapalono światła w biurze. No generalnie cała masa rzeczy tam się wydarzyła, które potwierdzają, że nie mogło dojść do zwołania tych rad nadzorczych w ciągu tych 107 minut od uchwały Sejmu do wejścia do telewizji. No i owa pani notariusz gdzieś utknęła w Dubaju na urlopie. Ciekawe, czy już wróciła na przykład. Ciekawe. I też ciekawe, czy w związku z tymi właśnie akurat zachowaniami pani Wrzosek, o których pisze pan Patryk Słowik w Wirtualnej Polsce, czy to Adam, czy przez to właśnie dzięki temu pan Adam Bodnar wskazał ją do Krajowej Rady Prokuratury, prawda? Zobaczył, powiedział: o Ewa, ty jesteś tak niezależna, że ty się nadasz idealnie. Ale no ona do tej rady nie weszła i też nie wiem, czy dlatego, że ktoś pomyślał: nie, no może jednak jest chociaż trochę upolityczniona, chociaż nic, niemożliwe, znaczy nic na to zero. Nie wskazuje absolutnie. Być może chciała być taka polityczna, że po cichu powiedziała: Adam, nie mów tego tak oficjalnie, że niby tak, no nie chcieliście mnie, ale ja muszę być apolityczna, muszę być niezależna, ja nie pójdę za tobą, w nic już, ja już w takie wdepnęłam, przepraszam, coś, że to szkoda gadać. Pani Anna Maria Żukowska skomentowała tą słynną już apolityczność pani prokurator Wrzosek. Problem w tym, że pani prokurator nie jest niezależna. Jest mocno zaangażowana. Z tym, że po naszej stronie. Zanim ktoś jeszcze zapisze mnie do swojej partii, uprzedzę. Nie jestem po żadnej waszej stronie. Z życzeniami, by pani poseł nie musiała przekonywać się o tym osobiście. No to te życzenia, żeby wszystko pani... się potwierdziło, co mówiłem. Poczekaj, te życzenia, żeby pani poseł nie musiała przekonywać się osobiście, zadziałały na wyobraźnię pani Żukowskiej do tego stopnia, że postanowiła skasować tego tweeta z procesowej ostrożności. Czyli poczuła się, jakby to powiedzieć, no nie zastraszona, bo tego słowa nie można użyć, bo przecież pani Wrzosek by czegoś takiego tak, nigdy nie zrobiła. W życiu by nikomu pouczona, nie zrobiła. Pouczona, może pouczona. Albo przywołana uświadomiona do może. Uświadomiona, także trach, skasowała tego tweeta, tam ludzie pisali w mediach społecznościowych. Ludzie się śmieją teraz niestety z pani Anny Marii, widziałem. Z pani Anny Marii też, ale mówią: niech pani zamruga, jak już pani coś grozi, tak. Prawda, niech pani da jakiś sygnał, czy pani jest bezpieczna ciągle i tak dalej. No tak, tak, ciekawa to historia. Ciekawa, ciekawa, no zdaje się, że pani Wrzosek nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o swoją apolityczność. I nie napisała jeszcze, być może będzie jakiś kolejny wniosek w sprawie pani Wrzosek. A teraz mecenas Jacek Dibła. Powołał nas Sejm, później nominował prezydent, wszystko jest legalne. No ale dużo ludzi w zakładach psychiatrycznych mówi, że jest Napoleonami na przykład, ale to nie znaczy, że nimi są, prawda? Pan Wąsik i pan Kamiński twierdzili też, że są posłami w pewnym momencie i też wtedy podpowiadałem marszałkowi Hołowni, żeby po prostu zawiadomić prokuraturę z oparciu właśnie o ten przepis, który mówi, że kto podaje się za funkcjonariusza publicznego, podlega odpowiedzialności karnej. No dużo ludzi może mieć jakieś wyobrażenie o sobie i twierdzić, że są prezydentami, ministrami, kimkolwiek, sędziami Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest pewna rzeczywistość prawna. I teraz, jeżeli no to jest w sferze oświadczeń towarzyskich na przyjęciu, że ktoś mówi, że jest Bogiem czy kimś innym, no to jest jego prywatna sprawa. Natomiast jeżeli próbuje wykonywać funkcje związane z jakimś urzędem, nie mogąc tego robić, wtedy trzeba się zastanowić nad kwestią odpowiedzialności. No tutaj pan mecenas Dibła mógłby też pić do pani Wrzosek, że jeśli ktoś uważa, że jest niezależny, to tak jakby no, powiedzieć o nim, że myśli, że jest Napoleonem. To też troszeczkę tutaj nam się wiąże jakoś. Troszkę nam się wiąże, natomiast no my znowu mamy pewnie troszkę usta związane, musimy oczywiście podkreślić znowu niesamowitą apolityczność pana Jacka Dibła, ponieważ on też no, to, co lubi najbardziej, to wytaczać procesy prawdopodobnie. Ale no, kiedy mówi w ten sposób, raczej bym powiedział dość pogardliwy o pacjentach szpitali psychiatrycznych, to znaczy, że po pierwsze nigdy tam nie był, nie ma o tym kompletnie zielonego pojęcia. Żaden pacjent w żadnym szpitalu, prawdopodobnie na całym świecie, nie mówi o sobie, że jest Napoleonem, to tylko w głupich kawałach tak jest. No ale jak głupi człowiek, to i lubi głupie kawały, tak to bywa niestety.
Mówię oczywiście o tych, co opowiadają tego typu kawały, nie o panu, panie mecenasie Dubois. No i wreszcie można by rozwinąć taką myśl, że tak jak mówi o tym pan mecenas Dubois, że jak ktoś mówi, że jest Napoleonem, znaczy, że jest Napoleonem, albo jak, a ja to mogę rozwinąć tak, że jak ktoś jest przyjacielem mecenasa konia, to nie znaczy, że nie jest osłem. Prawda? To jest myśl taka w sam raz, mam wrażenie, to pan Dubois potrafi chyba to jakoś przyjąć absolutnie nie do siebie. Taka myśl taka w sam raz, ale zastanawiam się, czy pan Dubois nie za bardzo wypiera ze swojej świadomości rzeczywistość. Bo jak rozumiem, chodziło tutaj o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście powołał ich Sejm, mianował prezydent, więc te wszystkie wydarzenia miały miejsce. A pan mecenas te wydarzenia wiąże ze stanem psychicznym pacjentów szpitali psychiatrycznych. No to w takim razie czyj stan psychiczny należałoby poddać, przynajmniej postawić pod znakiem zapytania, skoro te wszystkie wydarzenia miały miejsce? No właśnie przez ostrożność procesową. Tylko tak mimika mi pozwala, bo potem najwyżej przed sądem będę się tłumaczył, że też jestem Napoleonem Dubois. O! A ja powiem, że jestem Krzysztofem Fezetem. No, no, bardzo dobrze. Nie, no to tak czy siak, no, generalnie psychiatra nie jest takim tematem, z którego powinno się śmiać. Mało tego, no ktoś, kto jest adwokatem, nie powinien tego robić, a ktoś, kto być może ma, no, papiery, jaki to jest kolor? Dobra. To jest musztardowo-kanarkowy. A, to mi chodziło o inny kolor, taki bardziej taki zdecydowany, słoneczny. Żółty taki bardziej. Tym bardziej nie powinien, no nie powinien, i jeszcze raz to absolutnie powtórzę. A gdyby pan Dubois chciał być konsekwentny, no to jedyną i główną w tej chwili osobą, o której można powiedzieć, że jest uzurpatorem i że coś mu się wydaje, jest obecny prokurator krajowy, który został powołany nielegalnie, z pogwałceniem prawa, z pogwałceniem konstytucji, i może niech pan Dubois z nim się wybierze gdzieś na jakąś obserwację, jeśli czuje się taki mocny psychicznie, tu choć jeszcze nie wygląda. Do tego zestawu można prezesa TVP dorzucić i w ogóle zarząd cały, bo przecież referendarz odmówił wpisania wszystkich państwa tak naprawdę do dokumentów, więc myślę, że to ta grupa byłaby troszeczkę większa. Natomiast nie wiem, jakie papiery ma pani Sroka, ale na pewno nie takie, które no, kwalifikowałyby ją do bycia szefową Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W związku z powyższym, że stawił się świadek, a chwilę temu został przegłosowany wniosek o skierowanie do sądu okręgowego w Warszawie wniosku o ukaranie pana za niestawiennictwo. Ten wniosek został już przegłosowany. W związku z powyższym procedura została dopełniona. Sąd będzie decydował o tym, czy takie zachowanie ze strony świadka jest dopuszczalne. Biedna jest ta pani Sroka, no przede wszystkim wchodzą słuchy, że chcą się jej pozbyć, tak, przyjaciele tak. polityczni z tej komisji, że spodziewali się, że będzie kompromitacja, że to wszystko pic na wodę, no ale nie, że aż taka. Nie, że aż taka. Podobno pan Bosacki chciałby ją wygryźć. Ten pantofelek taki, a rozumiem. Ten, co już był naszym bohaterem. No tak, to był. W każdym razie, no tutaj chodziło posła Michała Wosia, który to poseł stawił się, był tam, jak mówi, zresztą potwierdzają to inne osoby, na godzinę 12, bo tak miał być przesłuchiwany, ale ponieważ pani Sroce wszystko się rozłazi, no to pan Krzysztof Kwiatkowski był przesłuchiwany dużo dłużej i kazano panu Wosiowi, czy polecono, żeby było o 12:40, a nie o 12. Przyszedł 12:40, nie wiem, jeden, dwie, cokolwiek, a ci już tam zdążyli, mamy go, no wiadomo, że nic nie powie, że my nic nie wyciśniemy z niego, bo nie mamy czego wyciskać, ale chociaż mu wlepmy tam do sądu go od razu, pójdzie w świat, że Woś będzie miał karę w sądzie, no do właśnie, 3000 można to nawet. Jeszcze dopowiedzmy widzą, co się wydarzyło. Świadek się stawił. Tak. Świadek się stawił przed komisją, ale w tym czasie, jak go nie było, bo tam się o minutę czy dwie spóźnił, komisja zdążyła przegłosować wniosek do sądu o ukaranie świadka za to, że się nie stawił.
No i jak się świadek stawił? I jak się stawił, powinien go jeszcze raz ukarać. Po co się stawił? No więc zamiast ten wniosek wyrzucić do kosza, to jednak pani stroka postanowiła ten wniosek skierować do sądu, mimo że świadek się stawił, Dorota, żeby to już ale sąd jakby się ci dalej tak raz, tym zajmował. Jakby ci tak, gdybyś, no oczywiście wiem, że to jest absolutnie niemożliwe, no ale wczuj się trochę w rolę pani Sroki. No, ojej, raz w życiu wyszło jakieś głosowanie. Okazało się, że coś tam, to pan Trela akurat zgłaszał. No ale ona się nie pogubiła w tym, wiedziała, co będzie głosowane. Spodziewała się, jaki będzie wynik tego głosowania. Ale i to się udało. Się stawił. I rozumiesz, a ten przeklęty woś nagle jednak przychodzi i ona ten jedyny fajny dokument, który w życiu wypuściła, okazuje, że on jest po prostu do no, tyle wart co Gazeta Wyborcza. No. Jeszcze się wcześniej udało wypuścić do sądu wniosek o ukaranie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie chciał złożyć pełnego przyrzeczenia. A nie chciał złożyć pełnego przyrzeczenia, dlatego że w przyrzeczeniu jest zapisane, że musi powiedzieć wszystko, co mu wiadomo. A prezes Kaczyński powiedział, że nie może powiedzieć wszystkiego, co mu wiadomo, ponieważ część rzeczy jest objęta tajemnicą. I tu już tak namącił pani Sroce, że no, do tej pory ma, przepraszam, problemy z tym wszystkim. Traumę, ma traumę. I chciała z tego wyjść. Chciała z tego wyjść po prostu. Jest woź, o, zaraz przyjdzie. No dobra, dawaj, szybko, dawaj. Nie idzie, przychodź. idzie. Powinno głosujemy. Być, tak, powinno być kara za nieprzyjście, kara za przyjście, kara za komentarze potem w mediach i to już by się zrobiło 3 razy 3000, już 9000 by go pana Wosia jakoś uderzyło po kieszeni. A największa kara, to mu się akurat należy za to, za co należy się też kara prezesowi Kaczyńskiemu. Po prostu osoba zębaczyńska znowu została doprowadzona prawie do płaczu. Pan wziął na siebie ogromne ryzyko, być może wynikało to z pana młodego wieku, być może z braku doświadczenia i podpisywał pan te wszystkie dokumenty, które były panu okazywane. Dlatego ja zacznę tą część pytań od prostego pytania. Czy w zamian za te podpisy... I znowu była opinia wbrew ocenie eksperta, pani przewodnicząca, pani nie bardzo reaguje. Proszę pozwolić dokończyć pytanie. No to traktujcie wszystkich czy w związku z tym, że podpisywał pan te dokumenty hurtowo, te rady polityczne. Że podpisywał pan te dokumenty hurtowo, to jest że to jest firmował pan to nazwiskiem. Czy było panu obiecywane wtedy, że dostanie pan miejsce na liście? Czy ktokolwiek ze starszych kolegów z suwerennej Polski, może pan Ziobro, mówili panu, słuchaj, nie bój się, jakoś to będzie, my cię obronimy, weź to na siebie, jesteś młody, to musisz fercowe zapłacić. Czy w ogóle taka atmosfera wtedy panowała w resorcie, który pan reprezentował? Ja bardzo współczuję panu posłowi, że ma pan takie doświadczenia z własnej być może praktyki politycznej, takie działania i standardy macie w Platformie, jeżeli takie jest pana wyobrażenie o sytuacji politycznej, o standardach panujących w różnych ugrupowaniach politycznych. Naprawdę głęboko panu posłowi współczuję. No bardzo, a panią przewodniczącą proszę o wskazanie zakresu, zakresu podmiotowego uchwały. Na to pytanie. Jaki jest zakres podmiotowy? Bardzo proszę o przejście do zadawania pytań i odpowiedzi na te pytania. Ostatni pan poseł zadał. Pani przewodnicząca, dziękuję, ale naprawdę członka. Poradzę sobie. Bardzo proszę. Nie radzi właśnie pan sobie, dlatego wszyscy muszą na to pytanie. Pani Sroka się nawet nie zorientowała, że osoba zębaczyńska już zadała pytanie. No. Ciężko się było zorientować, bo to raczej były sugestie i insynuacje niż pytanie, więc no, trudno się dziwić, że przyszedł ten woś jednak, no, niestety, wiesz, no, po nie mogła się otrząsnąć. Nie mogła się otrząsnąć, taki piękny przyszedł wnioseczek do sądu. Przyszedł i zrobił miazgę ze wszystkich jeszcze no. Do tego. Znaczy wiesz, no, z pana naleśnika to tam już dużo się tej miazgi nie narobi, bo to wiem, jak się robią naleśniki. No, potrzebne są jaja, mąka, woda, mleko. Tutaj niestety jednego z tych składników, jak państwo doskonale wiedzą, po prostu nie ma. No, woda jest lana, a resztę to już proszę sobie się domyślać we własnym zakresie. Największą w ogóle miazgę z tej komisji to zrobił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który powiedział, że nie zna ani jednego przypadku użycia Pegasusa, w którym sąd nie wyraziłby zgody. No więc już po prostu pan minister Bodnar zrobił z tej komisji miazgę, podważając w ogóle cały sens jej działania, bo skoro zawsze była zgoda sądu, to po prostu wszystkie operacje, mechanizmy operacyjne były legalne. I tam podtrzymywanie tego, no że inwigilacja, i to się panu członkowi nie podoba. Zobacz, no, no nie podoba lepiej, już lepiej by chyba chciał w tej naleśnikarni swojej siedzieć, którą tak doprowadził do największego sukcesu i tego, że stała się najpopularniejszą naleśnikarnią w Opolu swojego czasu, w Opolu, którym rządził wtedy jego tata. Był prezydentem miasta, ale to, co opowiedziałaś, to my to już wiedzieliśmy troszkę wcześniej, rozmawialiśmy o tym, ale że to się pojawia w tak protuskowych mediach, to jednak szok. W PiS wiedzą, że nic nie mamy. Rośnie żal w komisji do spraw Pegasusa, informuje w tytule Wirtualna Polska.
Nie ma woli politycznej, by ta komisja mogła pracować. Mamy tarzać się w błocie z politykami PiS, a śmietankę i tak spije rząd, ogłaszając szczegóły inwigilacji, powiedział inny wyraźnie rozgoryczony członek komisji. Wszyscy są zszokowani tym brakiem współpracy. Przecież w PiS wiedzą, że nie mamy nic, bo mają wgląd do tych samych materiałów co my. Czy w rządzie nie zdają sobie sprawy, że jeśli nie zaczną się dzielić, to alternatywą jest powrót PiS do władzy? Gorzko stwierdził inny z członków komisji. A inny z panów członków, czy inny z członków? Jak z panów członków, to bym wiedział, o kogo chodzi. A tutaj inny z członków, to tak... Osoba członkowska może to była też. Może są osoby członkowskie. Osoba członkowska, no ale nie wygląda to za dobrze. Znaczy, to no to fatalnie wygląda. No, nic nie ma, komisja. No. To, co da, przepraszam, podmiana pani Sroki, nie wiem, no panią Wronę na przykład. No nie wiem, może mają nadzieję, że rząd im czegoś dostarczy, no ale przecież minister Bodnar jasno przekazał przez media, że rząd też nic nie ma, bo nie zna żadnego przypadku użycia Pegasusa bez zgody sądu, a sędzia Tuleja przyznał w mediach, że czy też media ujawniły, że podpisał aż 1000 wniosków o użycie tej metody operacyjnej, czyli użycie Pegasusa, no więc jakby no ale tłumaczył się, że sędziowie to tak nie do końca wiedzą, co podpisują, bo to trzeba by być na czasie, jakie tam są teraz te metody operacyjne, to lepiej trzeba znać autograf. Najpierw się właśnie tłumaczył, a potem media opublikowały, że to było aż 1000 wniosków, dlatego wiedział, że prawdopodobnie, tysiąc że tyle razy podpisał. Nie do końca wiedział, co podpisuje. Tak. No, to ile razy wiedział? Że nie rozumiał, co to jest, nie wiem. Nie, to, że pan Tuleja nie rozumiał, to ja to rozumiem absolutnie, tylko zastanawiam się, czy w ogóle było coś takiego, że podpisał i miał pełną świadomość, pełnej zawartości dokumentu, który podpisuje w jakichś innych sprawach. Na przykład jak wysyłał te pytania prejudycjalne, dobrze powiedziałem, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oni z kolei oni nie rozumieli, co on napisał i pukali się w czoło, mówię, nie no chłopie, co ty robisz, tak mniej więcej wyglądał ten przekaz, choć przecież Tuleja był wtedy na barykadach wolności. On przecież jest niezależny, no co ty mówisz, absolutnie, to od jest kogo? Kolejny dzisiaj od Brzoskowej? W ogóle od wszystkich jest niezależny. Tylko on po prostu Tuleją kieruje świadomość Tulei. Absolutnie. O, Tuleją. Wyłącznie. Tuleją, tam leją, w końcu nam przyleją. No leją. Rolników już lali, tak, to już widzieliśmy, więc nic nowego. Ale wracamy do państwa za kilka chwil. Michał Gniatkowski z Polski 2050. I mając do wyboru miłość do partii, którą kocha oczywiście, i miłość do Enei, którą nie tylko kocha, ale która mu płaci, wybrał miłość do Enei. Jakież to jest szlachetne. No oczywiście wszystko można wykpić, tak? Świetny rzeczywiście był działaczem mecenasem. Politycznym w momencie, tak. Kiedy Szymon Hołownia ogłosił... Był działaczem politycznym, kiedy trafił do Enei, prawda? W momencie, kiedy był powoływany, rzeczywiście był członkiem Polski 2050. I co zrobił w związku z tym? Po powołaniu zrezygnował z członkostwa, wybrał biznes. Moim zdaniem to jest... No to jest korekt. To jest dokładna kpina z ludzi. Dobry wieczór państwu ponownie. Oczywiście zgadzam się z panem wiceministrem cyfryzacji, panem Michałem Gramatyką, iż wszystko można wykpić, przy czym pan Gramatyka nie nadmienił, że na razie to kpią państwo z trzeciej drogi ze swojego własnego programu, z własnych postulatów. Ale pan Gramatyka ma wielką wiedzę o tym, jak trudno jest wybrać między miłością do spółeczki, a miłością do polityki. Kiedyś trafił do właśnie spółeczki o nazwie Tauron, i jak potem tłumaczył, gdy dziennikarze wyrzucali mu, że za 2 miesiące pracy, bo potem odszedł do polityki, z miłości do polityki, ale za te 2 miesiące otrzymał ponad 600 tysięcy złotych. Pan Gramatyka tak się tego wstydził, że najpierw powiedział, że nie wziął żadnej kasy. Potem powiedział, że wziął kasę, ale nieprawdę, nie wiedział wcześniej, ile będzie zarabiał. Ciekawe, co powie teraz jego partyjny kolega, ale zgadzam się z panem Gramatyką. Yes, that's correct. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja zaczynam chyba się gubić, jeżeli chodzi o tę apolityczność. Znaczy, co oni mają na myśli, jak mówią, że teraz to apolityczni fachowcy będą w spółkach Skarbu Państwa? No bo jak człowiek do ostatniej chwili był politykiem, tak? Dopiero jak wszedł, to odszedł z partii, no ale wchodził jako polityk. No to za nic nie można powiedzieć, że był apolityczny, bo zanim wybrał biznes, z miłości oczywiście wiemy do czego, był politykiem. Więc w którym momencie trzeba rzucić
politykę albo wybrać biznes, żeby być apolitycznym. Może oni nie mają w ogóle takich fachowców, którzy by zupełnie byli niezwiązani z nimi, byli fachowcami. No nie wiem, jak to wszystko ogarnąć. No bo nie tak to miało być. No to jeden z kolejnych ze stu konkretów, który... Chętnie ci to wytłumaczę, ponieważ zapoznałem się z wieloma wywiadami i opracowaniami dotyczącymi trzeciej drogi. To jest właśnie ta trzecia droga. To jest połączenie polityki z biznesem. Połączenie młodości z brakiem świeżości. Połączenie starego, skapcaniałego, przepraszam, że tak mówię, ale no państwo wiedzą, że tak jest, PSL-u, nie chodzi o to, że pan Władysław jest naprawdę młody, przystojny, ale tam zanim te tylne szeregi, no to państwo doskonale wiedzą, ile lat już zasiadają w swoich ławach, w swoich fotelach i tak dalej. I to jest właśnie ta trzecia droga, czyli jesteś politykiem, ale nie możesz być nim do końca. Bo z tego się tak trudno utrzymać jednak, no pan Gramatyka jak 600 tysięcy wziął, no to gdzie on w polityce tyle weźmie? No chyba, że gdzieś, przepraszam, pod stołem, ale tutaj się, że nie będzie się bawił w pana Nowaka. A to pan Gomoła też tak. Ewentualnie. No ale to dziecko, to 20, no to wiesz, to takie są dużo mniejsze sumy. Czyli reasumując, jesteś politykiem, ale jeśli pojawia się fajna fucha w spółce, nie jesteś politykiem, wchodzisz do tej spółki, jeśli wychodzisz z tej spółki, z powrotem jesteś politykiem, ale już zarobionym, więc nie musisz wchodzić do następnej spółki, żeby zarobić, ale wchodzisz tam, bierzesz kasę, zmieniasz barwy partyjne, idziesz do Tuska i mówisz, dzień dobry, ciocia droga. I to jest odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Tak. To jest trzecia droga na odpolitycznienie. Trochę mi rozjaśniłeś, rzeczywiście. Już teraz troszeczkę lepiej to rozumiem. No i a zresztą, no na przykład pani, która jedna z pierwszych, która została wybrana do Rady Nadzorczej PWPW, która była szefową gabinetu politycznego pana Kierwińskiego. Pan teraz tłumaczył, pamięta, że znajomości między nimi nie było. Znaczy, że nie było znajomości. Nie znali się. Szefowa gabinetu politycznego pana Kierwińskiego nie znała pana Kierwińskiego, więc skoro nie było znajomości, to też wszystko było okej, bo ciężko tu umknąć zarzutowi upolitycznienia. Ale po to pan Kierwiński ma pod sobą policję, więc jak będzie chciał umknąć, to umknie po prostu, to wiesz. Znaczy, a jak ktoś będzie chciał to po prostu jakoś wyciągnąć, to po prostu zostanie potraktowany tak jak rolnicy pod Sejmem. I wtedy już nie będzie problemu, wtedy wszyscy będą wiedzieli, że wszystko się odbyło zgodnie z procedurami trzeciej drogi. Tak jest. I odpolitycznienia. I odpolitycznienia, i fachowców zupełnie tak apolitycznych. Tak jest. No to jednego z apolitycznych fachowców za chwilkę pokażemy, ponieważ jak państwo wiedzą, no, dogorywa już ta kampania wyborcza samorządowa, ale w Krakowie ludzie świetnie się bawią. Czy panowie, jako jeśli któryś z was zostanie prezydentem Krakowa, czy planujecie przyjęcie jako samorząd, przyjęcie do Krakowa nielegalnych imigrantów? Dziękuję. Pytanie. Tak? Proszę bardzo. Nielegalnych imigrantów nie da się przyjąć, bo są nielegalni. Jak rząd zdecyduje, że będzie chcieć jakąś liczbę ludzi, którym trzeba pomóc, przyjąć, to już będą legalnymi migrantami. I oczywiście wtedy uważam, że również jako samorząd powinniśmy takim ludziom pomóc, ale oczywiście z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. A do tego mamy służby i policję. Panu Miszalskiemu musiał umknąć na przykład to, co działo się na Lampedusie w ostatnim czasie i co. Oni nie mają policji tam w ogóle, nie ma. Policja jest tylko w Polsce w tej chwili. W Brukseli nie ma policji, w Paryżu nie ma policji, w Monachium, w Berlinie, w Szwecji nawet nie ma policji. No w Szwecji akurat uciekała ta policja już dawno. No tak. Tylko w Polsce jest policja, także my akurat jesteśmy świetnie przygotowani. Jak pan Miszalski mówi, że możemy jakąś tam liczbę przyjąć, tylko mówi, że rząd jak zdecyduje. A ja cały czas słyszałem przez kampanię, że teraz samorządy mają być jeszcze bardziej samorządne niż były, właśnie niezależne od rządu. A pan Miszalski startuje z ramienia członka, a nawet pana członka, bo przecież te 8 gwiazdek miał na czole też przyklejone, a to jest podstawowa definicja pana członka, na prezydenta Krakowa. Startuje na prezydenta Krakowa i nie rozumie, czym są nielegalni imigranci. Skoro nie rozumie, jak nielegalni imigranci zalewają Europę, jak ci ludzie niszczą dokumenty, linie papilarne, żeby się nie dało ich zidentyfikować, to też nie rozumie prawdopodobnie, kim i czym, znaczy kim są uchodźcy. Znaczy on nie widzi różnicy prawdopodobnie między uchodźcami, którzy uciekają przed wojną i status uchodźcy dostają w pierwszym kraju, w którym ustaje zagrożenie,
to on myśli, że to wszystko to jest jedno. To jak oni wszyscy tak myślą w Platformie Obywatelskiej, to ja rozumiem teraz, dlaczego oni cały ten pakt migracyjny przyjęli, bo oni po prostu nie rozróżniają jednego od drugiego. Zresztą sama Komisja Europejska o nielegalnych imigrantach woli mówić uchodźcy, bo wtedy inne przepisy dotyczą jednych i drugich. To tak jak jej wygodnie, bo na przykład jak rząd niemiecki mówi, nie, no basta już z tą nielegalną migracją, to pojawia się właśnie wątek nielegalnej migracji, wtedy nawet prezydent Macron mówi, no nie, musimy coś z tym zrobić, nawet w Holandii się o tym zaczyna mówić, w Belgii, no ale potem jak znowu przyjdzie może nowa władza niemiecka w Europie i powie, nie, to są uchodźcy, no to znowu wajcha zatoczy. Ale to jest, trzeba to gdzieś zapisać, że jak nielegalni imigranci zostaną przyjęci przez rząd, to oni już są legalni wtedy. To trzeba naprawdę, to jest wielka myśl pana Miszalskiego, myślę. Myślę, że tak, zdecydowanie, ale też zauważyłaś, że nie wyglądał na człowieka, który by nie wierzył w to lub nawet nie zakładał tego, że rząd może coś takiego zdecydować, a przecież to jest człowiek z samego jądra członka Platformy Obywatelskiej. Tak, czyli musi być więcej. Jakoś, mało tego, no jeśli startuje na tak ważną funkcję jak prezydent Krakowa, to chyba troszkę wie więcej niż jakiś tam szeregowy człowiek. Więcej ci powiem, on nawet nie wyglądał na człowieka, który nie wierzy w to, co mówi, a to, co mówi, brzmiało absurdalnie, więc no, jak się okazuje, w przypadku pana Miszalskiego wszystko jest możliwe. Jest możliwe. Wydawałoby mi się też, że wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o pana Janusza Lewandowskiego. Znaczy wszyscy wszystko wiedzą, już wiedzą też, co to za piękny umysł, jak uczciwy człowiek, jaki patriota, co zrobił Polakom, Polsce i tak dalej. Ale jednak przyznam szczerze, bez bicia, ten tweet pana Janusza mimo wszystko mnie zaskoczył. Szukałem zaprzeczenia, ale z Niemiec przyszło potwierdzenie. Imigranci mają rosnący udział w przestępczości. Na przykład w Bawarii stanowią 17,1% ludności, ale 39,6% przestępstw. W Hamburgu 16,9% do 49,6% i tak dalej. Oby polska statystyka była lepsza. No, nie mamy podstaw sądzić, że będzie lepsza, jak już ten pakt migracyjny wejdzie w życie sygnał, i tak dalej. Kolejny sygnał. Jest oczywiście kolejny sygnał, no bo pakt migracyjny już jest klepnięty, więc oni już wiedzą. Natomiast pan Lewandowski powinien czym prędzej poinformować o swoim odkryciu dotyczącym przestępczości Parlament Europejski. Bo nie wiem, czy sobie przypominasz, jak Prawo i Sprawiedliwość w kampanii chyba w 2018 roku wyemitowało spot z podobnymi danymi, które informowały o zagrożeniu, z jakim to się wiąże, i ten spot wyemitowało Prawo i Sprawiedliwość, a niektórzy eurodeputowani ten spot podali dalej, i okazało się, czy nawet tylko zalajkowali, i okazało się, że dla Parlamentu Europejskiego to jest lajkozbrodnia, mowa nienawiści, i Parlament Europejski trzem czy czterem eurodeputowanym, chyba czterem, pozbawił ich immunitetu. Wśród tych eurodeputowanych jest na przykład Patryk Jaki. No więc pan Lewandowski o swoim odkryciu powinien powiadomić Parlament Europejski, że w tym spocie były fakty, a nie jakieś tam, a nie mowa nienawiści i tak dalej. I przy okazji jeszcze przypomnieć spot, który wyemitowała w tej kampanii Platforma Obywatelska o imigrantach, która takiego wielkiego potwora robiła z imigrantów, nie posługując się danymi, i raczej jeśli coś było mową nienawiści, to robienie z imigrantów takiego stwora przerażającego. Ale przyznał pan Janusz, że szukał zaprzeczenia. Nie wiem, po co mu było potrzebne to zaprzeczenie, żeby jeszcze raz... Żeby się uspokoić dla sumienia własnego. Polscy politycy, niektórzy, ci, którzy uprzednio rządzili, że nie mijali się z prawdą, tylko właśnie mówili, jak jest. Znaczy, no nie mógł wierzyć, że tak jest właśnie. Tak, ale mówisz, że spot, no ale spot PiSu to był spot PiSu, czyli produkcja Made in Poland, prawda? A on szukał zaprzeczenia, ale z Niemiec przyszło potwierdzenie. No jeśli przychodzi potwierdzenie z Niemiec, to już pan Lewandowski wierzy. No spróbowałby nie wierzyć. Spróbowałby nie uwierzyć w potwierdzenia z Niemiec. Ale to jest dysonans poznawczy, który mocno mu zawiruje w głowie. To mnie zaskakuje, bo jednak te dane o przestępczości, to nie są dane ukrywane. Znaczy one są znane. No, ale jak pan Janusz szukał zaprzeczenia, to nie patrzył tam, no po prostu. A tu nagle z Niemiec, halo, i tak dalej. No to musiało wstrząsnąć jego światopoglądem w takim razie i w ogóle całym jego życiem, że zaczął rozumieć, no, co się dzieje we Francji, w Niemczech,
Szwecji, dlaczego w Europie upadały rządy z powodu kwestii migracyjnych, na przykład i polityki migracyjnej. Hmm. No i te dane rzeczywiście dość interesujące. Bawaria 17% ludności, a 39, blisko 40% przestępstw. No to tak troszeczkę. To nie mało, nie dużo mało. Raczej. Mm-hmm. Raczej te słowa Jarosława Kaczyńskiego, na przykład o tych gettach, różnych enklawach muzułmańskich, no w Szwecji, jednak one wciąż znajdują potwierdzenie. Ciekawe w ogóle, gdyby, no ale to nie, no ale to nie jest z Niemiec. To nie jest z Niemiec. No nie. Nie. Potwierdzenie z Niemiec absolutnie, no tylko teraz, to może, czy to zmieni coś w sprawie paktu migracyjnego? Dorota, to może sam pan premier powiedział panu Januszowi, że z tą przestępczością jest tak, jak jest. Nie wiem. Znaczy, jeśli boję byłby wtedy myśleć. Na przykład na tym szczycie w Berlinie, ja, tam ten co on organizował, potem się okazało, że tak naprawdę mieli się tylko pogodzić Macron z Scholzem, no i ktoś musiał tam powiedzieć, no dajcie sobie buzi już, przestańcie. To mogło być potwierdzenie. No w każdym razie niemieckie potwierdzenie to jest potwierdzenie i to jest najważniejsze. Tak. Zdecydowanie. No a u nas co? Ciągle kłótnie. Oj mamo, a tak, one w kółko to samo. I ciągle, przepraszam, i ciebie i wszystkie panie, ale ta koalicja naprawdę coraz bardziej przypomina wierszyk o dwóch babach, z których jedna drugiej wiadomo co zrobiła z grabiami. Prawica ma ostatnio jakieś emocjonalne problemy i widzę, że kumuluje takie dalej ataki na trzecią drogę. Ja zachęcam lewicę jednak do współpracy, ponieważ w gruncie rzeczy my podpisaliśmy umowę koalicyjną nie na 100 dni, ale na 4 lata. Mamy bardzo wiele osiągnięć po 3 miesiącach i na tym będziemy skupieni przez kolejne miesiące. Uważam, że sposób prowadzenia sporu przez lewicę jest nie do przyjęcia. Dobrze. I nie tak należy rozwiązywać problemy wewnątrz rządu. Czy mnie troszeczkę zmartwiła wypowiedź pani Kloski, bo jednak jakby podpisali tę umowę koalicyjną na 100 dni, to już byśmy mieli to z głowy. A tak to jeszcze się trzeba trochę pomordować, aż się wykończą tam. Tylko to niestety nie jest złota myśl pani Paulinki Henning-Kloski. Nie. Tylko pana Szymona Hołowni. Pani Paulina ostatnio być może dostała taki rozkaz w partii, żeby mniej mówić od siebie, natomiast mówić więcej od Hołowni. A pan Hołownia, no wiadomo, no w bomotach to on jest po prostu znakomity. Ale to nie tylko lewica atakuje trzecią drogę. No przecież ten tweet Donalda Tuska wzywający do weryfikacji poparcia dla trzeciej drogi. No cóż, to było innego. Jak no ja, ale pani Żukowska, taka... wiesz co kazała panu Hołowni. No wiem, szybciutko znikać. Szybciutko sobie pójść, jakoś tak mu to tak. Powiedziała. Media, które no, znane są z tego, że sprzyjają Donaldowi Tuskowi, sugerują w swoich tekstach, że pani Henning-Kloska jest pierwsza do rekonstrukcji, że on tam... Czy ją będą odbudowywać jeszcze? Przecież ona jest świetnie zbudowana. Że ją zrekonstruują całkowicie, znaczy, że... Od nowa? Zrobią nową Henning-Kloskę? Nie, że na jej stanowisku kogoś nowego posadzą, bo a podobno... Z nią co? Nie ma chemii podobno między nią a panem Tuskiem, a pan Gawkowski na przykład ostatnio mówił, że on na szczęście na rządzie koło niej nie siedzi, więc... Czyli tam grubsza rekonstrukcja. Grubsza, no. Oj, to ja nie wiedziałem. Ale to dopiero chyba po wyborach do Parlamentu Europejskiego jednak będzie. No a w każdym razie media protuskowe sugerują, że pani Kloska jest jedną z pierwszych na liście, więc to chyba nie jest tak, że tylko lewica wiadomo, się wzięła będzie, na trzecią drogę. Kto ją będzie rekonstruował, to tego nie podane. Pan Tusk ją zrekonstruuje. A, no to wyjdzie co? I paru innych jeszcze tych, co pojadą do Parlamentu. Druga Leszczyna wyjdzie z tego w takim razie. Może tak być. A po co na dwie Leszczyny? A może przesadzi Leszczynę z zdrowia na klimat na przykład. O matko. No to ta planeta na pewno spłonie już wtedy. Strach się bać. No dobrze, to jeszcze słów kilka w takim razie o niedzielach handlowych, których to chce trzecia droga, a nie chce ich lewica. No i jedno z tych, zdaje się, emocjonalnych wystąpień, jak określa je pani Kloska. Teraz dla niej wszystko jest emocjonalne. Przeciwko wprowadzeniu nieograniczonego handlu w niedzielę są po pierwsze pracownicy handlu, głównie pracownice na kasach, siedzi 77% kasjerów, to są kasjerki, to są kobiety. Te kobiety chcą mieć czas dla rodziny, chcą mieć czas dla dzieci. Ale co więcej, przeciwko liberalizacji ograniczenia handlu w niedzielę są także, uwaga, handlowcy. Polska Izba Handlowa jednoznacznie zajęła stanowisko, że jest przeciwna zmianom, jeżeli chodzi o handel w niedzielę. Czyli Ryszard Petru
jest w absolutnej mniejszości? Co więcej, duże sieci handlowe wcale nie palą się do tego, żeby wprowadzać handel w niedzielę. Jest jedno środowisko, w którego interesie i które zabiega tutaj o zmiany, i to są galerie handlowe, bo jest to oczywiście w ich interesie, żeby to na terenie galerii handlowych. Chce pani powiedzieć, że Ryszard Petru występuje w interesie galerii? Chcę powiedzieć, że jest lobbystą galerii? Nie, absolutnie. Nie wiem, czy to był atak na trzecią drogę, czy po prostu głos rozsądku, że ciężko tutaj się nie zgodzić z tym, co powiedziała pani Dziemianowicz-Bąk, ale ciężko się zgodzić za to z panią Katarzyną Lubnauer, którą jeszcze państwu pokażemy na koniec. Wczoraj premier Tusk spotkał się z małym Maćkiem, który na jednym z wieców wyborczych wstał, podniósł rękę i mówił, dlaczego musimy odrabiać prace domowe. No i wczoraj premier mówi, jest u mnie Maciek, załatwił, nie będzie prac domowych. Jak przyjdzie za jakiś czas mała Asia i Tomek, powiedzą, nie chcemy czytać lektur, to Koalicja Obywatelska, nowy rząd powie, dobra, likwidujemy, nie czytacie lektur? Nie, to trochę oczywiście jest inaczej. Słuchajcie, zaraz mam bardzo ważnego gościa. A wiecie dlaczego? Bo od przyszłego tygodnia zmieniają się zasady prac domowych. Pamiętacie Maćka? No i powiedz, jak wytrzymujesz w szkole swoją popularność? Dobrze wytrzymuję. Tak? Tak, nie mam problemów. Zarządzam przerwę od prac domowych na zawsze. Jest sztuczna inteligencja. Ja jestem w stanie, no komórkę zostawiłam w torebce, ale byłabym tu w czasie programu w stanie napisać panu wypracowanie na temat roli, nie wiem, pozytywistycznego bohatera Wokulskiego i dowiedziałabym się, że zarówno ma cechy pozytywistycznego, jak i są również cechy romantyczne. Rozprawka w minutę. I teraz dość fikcji. Ja też chętnie dość fikcji. To po co w ogóle szkoła? Pani Lubnauer, powtórzę to, nie wierzy ani rodzicom, że oni pilnują własne dzieci, ani dzieciom, że odrabiają normalnie zadania, ani nauczycielom, że ci są w stanie przypilnować, tylko ciągle ta sztuczna inteligencja i sztuczna inteligencja. Ja nie jestem pewien, czy pani Lubnauer nie dysponuje wyłącznie tego typu inteligencją, bo to, co też powiedziała o tej lalce, no to takie trochę się kwalifikuje. No. A ja nie wierzę, że ona jest ministrą edukacji wciąż. Naprawdę nie wierzę. Dobrej nocy państwu życzymy. Dziękujemy bardzo za dziś. Dobranoc.